Dobra, dzisiaj będzie drugi odcinek, jak się maluje usta. Ten wczorajszy odcinek nie wiedziałam, słuchajcie. Ja nie wiedziałam, że on będzie miał takiego kopa, nie? Ja byłam w szoku, że była taka oglądalność, słuchajcie. Wy naprawdę nie umiecie malować ust. Wy macie po 30, 40, 50, 60, 70, 80, tam do 90. Widziałam, że kobiety se malują, ale wy nie potraficie malować ust. Wy po prostu potrzebujecie moich rad, słuchajcie. Ja to do tej pory jestem w szoku, że moja matka tą wazelinę normalnie, słuchajcie. Ona normalnie, jak chce tą wazeliną mierzy, to ona ma taki poślizg, że jej się gęba nie zamyka. Dobrze, że ja tego pominiam. Słuchajcie, na początek, tak jak mówiłam, nabłyszczamy usta. Żeby pomalować usta, to nie jest takie, że my od razu będziemy brać kredkę. Kredkę to sobie możesz na tablicy narysować coś chujowego. Słuchajcie, bierzemy kredkę, najpierw nawilżamy, później bierzemy kredkę. Widzicie czubek nosa? Ja też nie widzę. No to tu malujemy taką kreskę od nosa do ust i tutaj dalej już konturujemy. To ma być taki posuwisty. Ja mam tak wielkie kurwa usta, że tutaj nie będzie tego efektu widać, no. I wy się będziecie denerwować, bo wy pewnie chcecie. A ja po prostu mam takie natural cut on London. Słuchajcie, ja mam naturalne takie usta. No ja nic nie poradzę, że moi rodzice mieli takie usta. No oni może nie są ładni, za ładni, ale wiecie, z dwóch takich chujowisk zawsze wyjdzie piękno. To tak zawsze jest, że jak czarny z czarnym się zrobi, no to wychodzi rude, prawda? A jak blondyn z blondynką, no to wychodzi blondyn. A jak czarny z blondynką, to też jest szansa na rudę, ale bardziej jest pod szatyna, nie? Więc to są takie, wiecie, ekscesy, no. Moja mama nie jest zbytnio urodziwa z moim ojcem, no ale no, wiecie, no, nie mogą być. No teraz to ja to nadrabiam te lata i stracone, słuchajcie. Także robimy tutaj sobie taką kredką konturówki, słuchajcie. Najważniejsze, wiecie co zrobić, żeby nie wyjść za linię? Musicie się kurwa skupić, a co wy myślicie, że ja wam dam jakiś szablon? Że ja wam jakiś szablon dam na usta? Co wy myślicie, że to takie fajne, że będziecie sobie jakieś szablony? Ja sobie kiedyś chciałam zrobić szablon na brwi, człowieku, co tam mi wyszło? Słuchajcie, dobra, nie będę gadać, bo wiecie, zaraz się znowu zapowietrzę, bo ja strasznie jestem zapatrzona w ogóle w siebie bardzo. Ja po prostu, słuchajcie, ja nie mogę na siebie patrzeć. Ja jak na siebie patrzę, to sobie myślę, Panie Boże, kogo ty stworzyłeś? Przecież to jest najpiękniejszy okaz piękności. Ja nie wiem, te dziewczyny sobie robią te usta, robią sobie te brwi, te tatuaże sobie robią, kurwa, no brudzą sobie, normalnie brudzą sobie ciało tymi tatuażami. One są nienormalne, psychiczne. A te, co sobie robią te usta, czy tam te brwi, ja nie mam, nie, ja nie mam, nie, nie, to henna, nie, henna, henna z kredką też mojej firmy Lipsy No Chipsy No Chipsy Rocketix. Słuchajcie, ja nie wiem, najgorzej to mnie wkurza, że idzie piękna kobieta, taka przypuszczalnie jak ja, ale no to wiadomo, że to nie taka jak ja, i ona jest cała wytatuażowana. I ona nawet na gębie robi tatuaże, przecież to nie apetycznie wygląda. Przecież po to jesteśmy stworzone takie piękne, naturalne cotton and London, żeby to eksponować. A nie się upierdzielą w tych tuszach. A ty to brudnopis? No i słuchajcie, z tymi ustami, nie? Zobaczcie, zobaczcie to. Tu dzisiaj użyłam mat. To jest, ojej, mat, słuchajcie, w ogóle to jest historia z tym matem, słuchajcie. Weźcie sobie wyobraźcie, że kupuję pomadkę. To jest taka historia naprawdę, warta Oscara. Ja wchodzę do Rossmana, kupuję sobie, przepraszam, do Rossmana, tfu! Jakiego Rossmana. Ja wchodzę do Douglasa, słuchajcie, kupuję sobie pomadkę. Ja myślę, że ona jest świecąca, ja maluję, ona jest matowa, ale historia, co? Ja też byłam w szoku, ale słuchajcie. A to jest numer 1987, tak, słuchajcie, no prawie tak jak moja data urodzenia, 1980, a nie, 1987 to moja matka, ja mam 16 lat, czy tam 15. Dobra, dzisiaj mi się trochę udało malować te usta na tej wizji, słuchajcie, komentujcie przede wszystkim, bo ja muszę znać waszą opinię, dla mnie nic innego się nie liczy jak wasze recenzje. Wasze recenzje jest dla mnie najważniejsze, bo widziałyście moje usta przed, zobaczcie teraz, no. Nie no, słuchajcie, gdybym była facetem, to ja bym po prostu, no szarpała mnie jak reksioszynka, no. Ja przede wszystkim nie lubię takiego, wiecie, jak ktoś jest nieskromny, ja nienawidzę takich cech charakteru. Ja mam dopiero 15 lat, czy tam 16, już nie pamiętam, słuchajcie, ale ja nie lubię, jak dziewczyna, ona o sobie myśli, że ona nie wiadomo kto jest. Jakby takich dziewczyn nie było na świecie, nie? Ale ja na przykład o sobie zawsze mówiłam, wiecie, krótko, nie? No zajebista osobowość, no. Tyle wam powiem w temacie. Wodę odkręcam i słuchajcie, tu nie musicie żadnych
pianek, sranek, co wam te influencerki pokazują, te co mają po 20-30 lat. One tak was naciągają na kasiorę Hajozyna. Sama woda, słuchajcie. Nasze pomadki, Lips and Chips and Chicle, Cafix and Chicken and Chicken and Fix. Widzicie? Widziałyście? Liczyłyście te ruchy? Już? Już? I tu nie trzeba psikać, wcierać, ruszać, zostawić tam 2 godziny. Wystarczy odkręcić kranik, wziąć sobie wacik. Zdziwiona? Zatkała kakao? Zatka ci kakao, jak nie będziesz używała do ust, prawda? Nie no. To nawet nie trwało 5 sekund. Pozdrawiam was wszystkich bardzo gorąco. Uważam, że dalej wyglądam bardzo kwitnąco. No to buzia, pa! Jaka jestem fajniucha, co? No weźcie, powiedzcie, że jestem fajniucha. Przede wszystkim taka słodziucha. Dobra, macie tutaj kod rabatowy na 2%.